Cześć wam. Akurat znowu mi się trafił telewizor. Będzie ich kilka właściwie, bo no mam tak kilka takich telewizorów do niesprawdzonych. Nie wiadomo co z nimi jest. Tutaj mamy jakiś Samsung. Nie mogę w ogóle diagnozować. Zobaczymy, czy ma całą matrycę, czy nie. Powiem wam, że tak patrząc po niej, to nie wygląda, żeby gdzieś była tutaj szczelona, albo zarysowana mocno, albo coś. Teraz go zresztą podłączymy i będziemy patrzeć, co tu, jak tu, co się włącza. Ten mały telewizorek jest. Jak widzicie, wchodzi mi elegancko pod szafkę nawet. Może by tu został, jakby naprawił. To jest jakiś, poczekajcie, 32 cale. UE32. Takie oznaczenie. To my mamy 2 HDMI, a z tego boku to ma jedną USB i jakiś ten kabel. No to jest to samo właściwie. Dobra, bierzemy kabel zasilający, kabelek do prąda, wtyczka do gniazdyczka. Czekajcie, rozświetlimy to trochę. O, właśnie. O, pyknęło coś. Coś pyknęło, ale nie świeci się dioda. Tu powinna się świecić dioda. A się nie świeci. No dobra. Rozbieramy, zobaczymy co i jak. Ok, TV rozebrane. Dobra, zapodajmy. Zobaczcie, tutaj takie jakieś jest ciemne miejsca są na tej płytce. Nie wiem, czy to nie tutaj coś się podziało. Zobaczymy, czy są jakieś napięcia. Dioda, tutaj mam ten, nie świeci. O, tak zrobimy. Dioda nie świeci. Dobra, mamy napięcie stałe. Cztery i sześć. O, czekajcie. 4,5. Skakuje na 5, jakoś tak dziwnie. O, tu jest to coś. To będzie podświetlenie. Też jest 110. Tu nie mamy nic. Tu mamy mostek, no ale 110 jest. Coś tam ta przetwornica pracuje. Zobaczmy tutaj na wyjściach. No bardzo, jak tutaj wsadzić ręki. Tu nie ma. O, coś tam się by chciało pojawić, ale nie ma. Tu 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 nie ma. I tu nie ma. Jak widać, płytka jest na stole. O, ułożymy. Tak. Będzie widać elegancko, ok. To co mierzymy. Trochę się pobawiłem tą płytką. Pomierzyłem, to sprawdzałem. Mostek Greca wygląda na dobry. Przełączamy się tutaj na pomiar spadku napięcia na pomiar diody. I widzicie, mamy tutaj 4 diody. Te diody, jak się przyjrzymy, o, to są te wyprowadzenia. Idzie to, jak widać, te diody połączone są bezpośrednio z transformatorem, mają prostować jakieś napięcia. Jeszcze nie wiem, jakie to powinny występować, ale w każdym razie, jak widzimy, powinny, one nie są tu w żaden sposób bocznikowane, te ścieżki, ani nic z tych rzeczy. Ta jest tutaj, powiedzmy, przez te rezystory, ale patrzyłem, nie ma tak bezpośredniego przejścia. I teraz zmierzymy sobie te diody.
sorry. W kierunku zaporowym jest duży opór. W kierunku przewodzenia to mogą być diody szybkie 270, czyli sprawna. Druga 270 sprawna, trzecia zwarta, czwarta zwarta, zobaczymy w drugą stronę, zwarcie, zwarcie. Wylutujemy te dwie diody, sprawdzimy je jeszcze na stole. Ta dieta jest sprawna. Zobaczcie. 240 te poprzednie, a ta jest zwarta. Ta jest zwarta. Muszę poszukać, zobaczyć co to za dioda. Na pewno dioda szybka. Może gdzieś z jakiejś innej płyty się wylutuje. Dobra, nie pokazałem wam, wylutowałem z wylutu z innej płyty trochę podobną diodę o podobnej charakterystyce. Będziemy mierzyć, zobaczymy. Jakoś to zasłonić twarz, żeby coś nie wybuchło. Nie wybuchło. No i mierzymy te napięcia. 1,9 jakieś, dziwne. O, 10 voltów się pojawiło. Ciekawe, czy mamy tutaj coś na wyjściach. O, mamy 1,9 jakieś. 3,3 nam się pojawiło, wcześniej nie było. 9 voltów mamy. 9, 9, 9 i 2. Ale wiecie dlaczego tak może być? Może tak być, o tu mamy 3,3 teraz. Tu mamy 140. Może będzie dobrze, idziemy do telewizora. Wiecie dlaczego może być zaniżone lekko napięcia? Bo nie ma podpiętej płytki sterującej. Czasami one wysyłają sygnał. Wysyłają sygnał i dopiero się tu załącza napięcie odpowiednie, takie jak powinno być. Tak było w jednym z telewizorów, chyba w tym Panasonicu, w Philipsie. Ok, mamy płytkę włożoną podpiętą. Załączamy napięcie. O, dioda się zaświeciła. Jest podświetlenie, widać tu. Jest tam jakaś informacja o braku chyba sygnału. Czyli ożyło. I zobaczymy teraz jakie mamy tu napięcia. Czekajcie, przełączę was na szerszy kadr, żeby lepiej było widać. Zaszyba tutaj na tym 5. Widzicie? A było chyba tam 3 czy coś, czy 2, czy 4. Musi być czasami sygnał z płytki sterującej, żeby tu się pojawiły prawidłowe napięcie. Nie zawsze będą prawidłowe. Widzicie, tutaj mamy po 13, było 10. Często tak jest. I tu mamy 74. 74, a na tym małej diodzie 116. A na tej dużej diodzie 34. No i w razie tak musi być. Tu mamy... A, bo to jest nie z tej strony mierzę, przepraszam. 116, dobra. No generalnie ożył telewizor. Kabel HDMI wtykamy. Temu ostatnia królowa Kleopatra popełniła samobójstwo, pozwalając się ukąsić kobrze. Tym samym zakończyła ponad 3000 lat nieprzerwanej władzy dynastycznej. Te takie przycinki, bo tam ta antena, ten, przez antenę są takie przycinki.
jak widać. Telewizor działa. Zaraz wybierzemy wejście. Historyczne, kartograficzne, numizmatyczne. I to właśnie dzięki tym ostatnim został doceniony jako grafik. Teraz akurat działa na antenie. Antenie, ale zaraz włączymy. Włączymy dekoderek. Włączamy kabel HDMI. HDMI wytknięte. Dobra, dekoderek widać działa. W telewizorze zmieniamy zejście na HDMI 1 i tron. Działa. Także działa HDMI, działa antena. Dosyć prosta usterka. Dodam tylko, że dioda, którą wlutowałem, nie była taka sama jak tą, którą usunąłem. Była o zbliżonych parametrach. No, tam trochę więcej amperażu, napięcia dużo więcej, ale może trochę wolniejsze. Spadek napięcia miała trochę większy, ale patrzyłem później, nie grzała się, nic się nie dzieje. Telewizor działał przy dekoderze cyfrowego Polsatu jakąś dobrą godzinę, nic się nie dzieje. Na zwykłej antenie z DVB-T tak samo działa, więc jeżeli się podobało, subskrybować, lajkować i do następnego filmu. Siema.